Mamy jeszcze jeden problem, a mianowicie jak pan go nazwał Szarek Komornik, oczywiście chodzi o Szarka Komośnika, czyli szkodnika, który potrafi, jak pan wspomniał, zniszczyć plantację w ciągu jednej nocy. Czy aż tak trudno jest go zwalczyć, jak regulacje mogłyby pomóc sobie poradzić? Jest to bardzo trudny przeciwnik dla rolników. Nie mamy preparatów zarejestrowanych typowo na Szarka Komośnika. Występujemy jako Związek Plantatorów o rejestracje tak zwane krótkoterminowe. Mamy już rejestrację jednego preparatu, oczekujemy jeszcze na 4 zgody od ministra, żeby można było naprzemiennie je stosować. I tak, jest to bardzo trudny przeciwnik do zwalczenia. Zimuje w glebie, jest lotnym. Także trzeba by było organizować opryskiwanie, że tak powiem, zespołowe na gminach, żeby go jednocześnie zwalczać w kilku miejscach, bo jak jeden rolnik zwalczy u siebie na plantacji, to ileś ich tam odpadnie, ale reszta przeleci do sąsiada. Ale w tym roku pomogą też zaprawy neonikotynoidowe, na które była derogacja i można je stosować w burakach, tylko dostępność jest słaba tych nasion. Tak jest, no jak zawsze jest jakieś ale i oczywiście ja dziękuję i dziękował będę zawsze panu ministrowi Ardanowskiemu za to, że ta derogacja jest w uprawie buraka cukrowego i zawsze mówię, jest to ale i szkoda, że ta derogacja dotyczy nasion tylko zaprawianych w Polsce, no bo niestety no, moce przerobowe jedynej naszej spółki, która to robi, nie pozwalają zaprawić wszystkich nasion na rynku. Także będziemy ministra prosić i występować o to, żeby w przyszłym roku ta derogacja obejmowała wszystkie nasiona, a być może pojawi się na rynku polskim następna firma, która to zaprawi. Miejmy taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Tak jest, bardzo dziękuję.